Witajcie, drodzy kochani. Jeszcze raz powiem kilka słów o symbolach, ponieważ wiele osób pyta się, jakie symbole są dobre, jakie symbole są złe. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na kilka takich symboli leczniczych i symboli, które po prostu jakby nam szkodzą. Zacząłbym może od księżyców zakończonych na ostro. Księżyce zakończone na ostro, jak również gwiazdki pięcioramienne, no, drodzy kochani, są szkodliwe. Jeżeli macie kolczyki, jakieś wisiorki z gwiazdkami pięcioramiennymi, z jakimiś półksiężycami, no coś w tym stylu jak mniej więcej bandera Turcji, to może już ktoś sobie kojarzy mniej więcej z jaką formą księżyca mówię. No to właśnie te półksiężyce takie zaostrzone, jak również gwiazdki, no one szkodzą, drodzy kochani. Jeżeli gwiazdka pięcioramienna jest zamknięta w kółku jak pentagram, no wówczas ona nie będzie miała, będzie neutralna, nie będzie szkodzić. A jeżeli jest po prostu nie otoczona żadnym kółkiem, jeżeli na przykład mówimy o wisiorku, na przykład wykonanym z platyny albo ze srebra, no i mamy po prostu wisiorek, ale ten wisiorek nie jest zakończony kółkiem, ta gwiazda, tylko jest po prostu tak otwarta. No to ta gwiazda po prostu, jeżeli to jest kolczyk, jeżeli to jest wisiorek, drodzy kochani, to wam będzie naprawdę szkodzić. Jeżeli macie na przykład jakieś wisiorki, które są okrągłe, wykonane ze złota, wykonane z platyny, ze srebra, no te wisiorki będą dobrze oddziaływać, ponieważ jeżeli to jest na przykład jakiś talizman, który jest wyryty na okrągłym, po prostu jakby na okrągło, to w ten czas ten wisiorek wam nie będzie szkodził. Jeżeli są to kolczyki jakieś okrągłe, to też nie będą wam szkodzić, ponieważ nie mają zakończonych ostrych końców. Także właśnie chciałem wam powiedzieć o tych symbolach, bo to są symbole bardzo, bardzo negatywne i ludzie wielokrotnie bez wiedzy, bez jakiejkolwiek rozeznania kupują to w sklepach z biżuterią, noszą to przy sobie, noszą jako kolczyki, noszą jako zdoby, jak również kupowane są pościele, które mają półksiężyce i właśnie mają te gwiazdki, są robione ozdoby dla dzieci w pokojach dziecinnych właśnie z tych gwiazdek pięcioramiennych. To, proszę Państwa, trzeba jak najprędzej usunąć, po prostu to spowoduje, że zdrowie naszego dziecka lub osoby mieszkającej w danym pokoju, gdzie są wymalowane gwiazdki, przyklejone gwiazdki plastikowe lub metalowe lub z jakiegokolwiek innego materiału, one po prostu nam będą niestety szkodzić. Ja na przykład polecam symbol OM. Symbol OM z Indii jest bardzo pozytywny, można go nosić jako wisiorek, można go nosić przy sobie, czy w kieszeni, czy jako wisiorek i on na pewno nam nie zaszkodzi. Ja bym chciał teraz powiedzieć również, że jeżeli osoba ma depresję, jeżeli osoba ma takie stany niezbyt dobre w swoim życiu, nie, przechodzi przez jakieś przejścia życiowe, sytuacja jest niezbyt dobra dla danej osoby i ma tam lekko jakby depresję, no to polecam cedr syberyjski. Cedr syberyjski po prostu można go zdobyć na Allegro czy w jakimkolwiek innym sposób, po prostu nosić przy sobie cedr syberyjski. On da jakby pozytywną energię, że dana osoba jest szczęśliwa, że ma pozytywną energię. Cedr syberyjski promieniuje na plus 10, także bardzo go Państwu polecam. Słyszałem, że jest przewożony z Syberii od mojej znajomej, ale jeżeli Państwo macie dostęp, żeby go zdobyć w Polsce, czy to na Allegro, czy jakkolwiek, no to bardzo właśnie polecam właśnie zdobycie tego cedru syberyjskiego. Jeszcze takimi pozytywnymi znakami to bym chciał nadmienić o mandalach kilka słów, ponieważ mandale indyjskie, które są zrobione z czterech elementów, jakby namalowane w takich kwadratowych jakby formach, właśnie te mandale, które posiadają w środku trójkąty, różne takie ciekawe formy graficzne, to właśnie te mandale, drodzy kochani, mają pozytywne energie, nie tylko by się skoncentrować, by medytować i zwrócić swoją uwagę ku koncentracji, ale również one oddziaływają w sposób pozytywny. Niektóre mandale mają plus 7, plus 8, plus 9, plus 15, to w zależności od każdej mandali, którą macie. Także osoby, które mają książki, w których mają mandale, no to właśnie te mandale, niektóre z nich również będą promieniować bardzo pozytywnie. Jak najbardziej jest polecane robienie obrazów z mandal i wieszanie ich w pokojach, ponieważ te mandale jakby regulują też energię wewnątrz naszego domu, jakby harmonizują tą energię. I to właśnie jest bardzo polecane, żeby mieć takie obrazy z mandalami właśnie w swoim pokoju, tam gdzie się śpi, tam gdzie się przebywa, w salonach, ponieważ te mandale mają bardzo pozytywne energie. Natomiast nie polecałbym obrazów, które są robione w czarnych barwach, w barwach czerwieni, w barwach czarnych, w barwach brązowych.
ponieważ to są takie raczej barwy dosyć smutne i niezbyt, nie mają zbyt dużo takiej pozytywnej energii, prawda? Także jeszcze raz, drodzy kochani, musicie zwrócić uwagę na to, jakie symbole nosicie. Jeżeli ktoś nosi na przykład wisiorek z hebanu, z drzewa z Afryki, to jest bardzo wisiorek szkodliwy. Dodam, że heban promieniuje nam minus 30, jest rakotwórczy. Osoba, która nosi heban, po prostu może dostać raka, albo może zachorować, albo może nie mieć energii. Dodam, że niektóre statuły, które są sprzedawane przez panów Afrykańczyków w Europie, niektóre są jakby święcone w Afryce specjalną magią, że osoba, która kupi daną statuę może i ma ją po prostu w swoim domu, może po prostu mieć bardzo poważne problemy w relacjach z rodziną, czy to mąż może mieć problemy w relacji z kobietą lub też ze swoimi dziećmi. Może taka statua doprowadzić nawet do rozpadu związku w danej rodzinie. Także bardzo trzeba uważać, najlepiej nie kupować statuł od panów Afrykańczyków, ponieważ nie wiemy, czy te statuły były tak naprawdę święcone jakąś magią, czy nie były święcone, czy przez kogo były wykonane, ponieważ też wykonawca jakby swoimi rękami też ma oddziaływanie energetyczne na daną statuę, na jej promieniowanie, czy to jest promieniowanie negatywne, czy to promieniowanie pozytywne. Dodam, że są różne rodzaje magii, które mogą być wrzucone w daną statuę i mogą te magie po prostu mogą spowodować różne zaburzenia w rodzinie, w miejscu, w którym ta statua po prostu się znajduje. Także polecam też noszenie jakby kamieni pozytywnych dla osób, na przykład jadeit jest bardzo pozytywny, ochronny też. Jeżeli osoba może zdobyć taki kamień jadeit, może go po prostu w sobie w kieszeni albo na wisiorku nosić. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje Aronit Personal, jak również Aronit Home Office, który właśnie jest podobny do tego. I te dwa promieniki są bardzo dobre, są zrobione z minerałów, powodują odpromieniowanie naszego mieszkania i personal powoduje odpromieniowanie się naszej osoby, nosząc go w kieszeni. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.